to, żebyśmy na jakiś offroad pojechali, ale jedziemy dzisiaj do Muzeum Wojska w Mrągowie. Widzę, że tutaj mają jakiś niezły tor do jazdy. Panie, po ile bilety? Po 20 zł. Od łebka. No, kurzyć tutaj nie wolno. Dziś jesteśmy w Muzeum Wojska Prągowie i to będzie chyba ostatnie moje nagranie, jakie tutaj zrobię. Przynajmniej do tej bramy, bo zakaz fotografowania. Ty, no to nie mam wyboru teraz. Wszystko na sprzedaż. Skrzynie, karnistry, czapki, beretki. Lepsze niż na demobilu, na pikniku. Na pojazdy, ale tym czołgiem po lewej będzie przejażdżka. Nie tylko Land Rovery ciekną. Prawie 39 litrów pojemności V12 diesel 700 koni. Nie wiem, czy uda się zajrzeć do środka. Spróbujemy zobaczyć do przodu. Tylko jak to zrobić? Może tak. Robek, chcesz czołgiem się przejechać? Mobilny most. To chyba było w którymś z ostatnich odcinków Terenwizji. Z jakiegoś zlotu. Na którymś z ostatnich odcinków Terenwizji ktoś na zlot przyjechał takim. No ale z bliska to jest duża konstrukcja. Na nagraniu tego nie widać. Spycharka Bat-M. Fajny na gąsienicach, a z tyłu paka do wożenia czegokolwiek, na przykład ludzi. A co to jest w ogóle? ATS-59G. Ładowność 3 tony, 300 koni, V12 diesel, a jakże. A i pojemność taka sama jak tego czołgu pierwszego. Tu do wyboru do koloru mamy trochę silników. Tu jest jakiś V6. Ale ciekawe, czy nie dałoby się dołożyć drugiego V6 do tego. Może. No i pojechali.
na przejażdżkę czołgiem. A na zapleczu trochę rupieci, jakaś łódka, jakiś honker. To nawet nie wiem, ale ma niezłą antenę. A to jest wnętrze stacji radiolokacyjnej na Uralu. Jaka aparatura, Boże. Jakie włączniki. Kurde, jeszcze po rusku pisze. Ural 375D. O, rzućmy okiem do kabiny. Bo wchodzić nigdzie nie wolno. Jeśli ogląda ktoś z młodszych graczy i grał w SnowRunnera lub w MudRunnera, to pewnie może pojeździć sobie tam taką ciężarówką, nawet na takich oponach. No i mamy tu jeszcze mnóstwo innych różnych ciężarówek, starych, młodych, amerykańskich, rosyjskich. GMC, GMC, proszę, to star. Jesteś. Star. Co ciekawe, jest kilka samochodów, których można robić zdjęcia. Jest i Fiat 125P, Star 244, niebieski, a z tyłu co mamy? Łasa. A, Skoda Octavia nawet. Co ona tu robi? Pewnie jakiś służbowy. Łas, fajnie się zachował. A to? Aro? Stoją sobie tutaj. O, a to co takiego? Na pewno wszyscy znają ten samochód. Volkswagen. No, amerykańskie. Niektórzy jeszcze podobne sprzęty na kampery przerabiają. Zabezpieczenie antykradzieżowe. Jakieś pojemniczki. A tu dochodzimy do braku przejścia. Kolekcja łazów. To jakaś nysa. A to? Czyżby to honker? Tarpan honker. Idźmy na koniec. Star, a to już amfibie. Ładne, odmalowane. BRDM. Co to piszą? Załoga 4 osoby, pojemność 5,5 litra, 140 koni, trochę mało, ale V8. Benzynowy i 30-50 litrów paliwa na 100. No, ojdzie. Kierowca miał tutaj całkiem dużo miejsca. Mówimy oczywiście o Skocie. Też V8, ale diesel. 11,7 litra, 180 koni. Pilnuj dziecka. Za szkody dzieci odpowiadają rodzice. Także dzieci, nie bawimy się przełącznikami. O,
podstawowa rzecz, wentylator. Masa starego sprzętu. Breni 2, mobilna stacja rozpoznania systemów radiolokacyjnych. A do tego taki dziwny pojazd. Turbo doładowany, V12, 360 koni i co dalej, pali 80-150 litrów na setkę, łomatko. Ale duży. O. Już tak będzie lepiej. Dziwna konstrukcja, niska kabina, a to taka pakamera nałożona na górę. A tam dalej pan maluje. Albo robi zaprawki, ale uciekł, kiedy chciałem go sfilmować. To takie małe porównanie silnika V12 do Nysy. Do Nysy może z dwa cylindry by weszły. V2. O. Trochę się rozpadało, a do tego można wejść. Jakoś wyjdziemy na moment. Wejdziemy ślizgiem. Wszędzie zapach oleju i trzeba uważać na głowę, żeby nie przywalić o coś twardego. O, kręci się głowica, dobra. Wejdźmy na góry. Tu mają myszy kryjówkę, ale nieważne. Tu pewnie było działo. Zaraz, jak to zrobić, żeby było widać cokolwiek na zewnątrz. O, jesteśmy na zewnątrz. Dobra, o ja cię. Ciasno. Teraz pokręcimy tą. Może tak będzie lepiej. O, zablokujemy ekspozycję. I jesteśmy. Nie wiem, co mamy na celowniku, ale robimy 360. Kolekcja samochodów przeciw tych gaśniczych. Strażackich. Tu oto Polones. Co tam dalej mieliśmy? Tam był jakiś stary Krasy chyba? Nie, Krasy nie stary. Na pewno był tam na koniec. No i teraz jakiś odrzutowiec przysłania nam trochę widok. I tutaj jest jakaś altana. Przed altaną antena. Tu już mamy przód naszego pojazdu, lewą część, tam jesteś pod planteką. No i niestety za tymi samochodami jest główny plac, z którego odjeżdża czołg. No i zrobiliśmy kółeczko. T72, zużycie paliwa 500-600 litrów na 100 km. Chyba coś pominąłem.